witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 31 lipca mamy 2013 roku. Józefina Kądziela, świętej pamięci. Witamy Państwa serdecznie. Omawiamy, proszę Państwa, burzliwe czasy, wydarzenia, bo dzisiaj powstanie, proszę Państwa, warszawskie święto. No, proszę Państwa, my zapadnijmy się, proszę Państwa, w naszym fotelu i omawiajmy, proszę Państwa, to, co jest istotne, to, co jest ważne, proszę Państwa. Jeżeli Państwo nie czytali Pisma Świętego, no bo oczywiście Polska a katolicka na 95%, no to przecież ogromna niewiedza biblijna, nieznajomość Biblii. Ludzie nawet nie widzieli jej na oczy. Przecież umierają w wieku 80-90 lat. Nie mieli w ręku. Ja spotkałam, proszę Państwa, pod Suwałkami no, dziadka z babcią. To wyjątkowo chyba długo żyli, bo Bóg im pozwolił żyć ze względu na to, żeby oni mogli się dowiedzieć, proszę Państwa, co nieco na temat Słowa Bożego i powiedzieli, a kim wy jesteście, że tak chodzicie od domu do domu, od wsi do wsi? Czy nie jesteście przypadkiem tym Jezusem Chrystusem, o którym jakieś księgi pisały? Proszę Państwa, co za ludzie. Naprawdę, żeśmy zaczęli im głosić Słowo Boże, a oni byli w niebo wzięci. Proszę Państwa, tak witałam się wczoraj na wernisażu z Piasecką, moją kochaną Dorotką. Jak ja lubię takie pulchne grubaseczki, proszę Państwa, grubaseczki, czarnowłose. A ten Irek, ten wielki smród, wielka stopa, to są wszystko z działek, proszę Państwa, bezdomni. I ten Breżniew też z działek, ten gruby taki, łój tłusty taki. No to wykorzystała jego moja koleżanka Barzyszkowska, Sękowska, Boska, proszę Państwa, na ulicy Próżnej podczas święta żydowskiego. Breżniewie, podaj mi rybę, Breżniewie, podaj mi to, Breżniewie, podaj mi tam. To już życie wykorzystał, a się wszyscy patrzyli, ci Żydzi, co to jakiś Breżniew? Gdzie ten Breżniew? A ona we fioletach, napisarka, proszę Państwa, poważna kobieta, zacna zresztą. Patrzyli się Żydzi, gdzie tu jest ten Breżniew przy Marszałkowskiej, Warszawa. Polska A, katolicka, na Mazowszu, ulica Próżna. Przecież tam takie stare domy stoją, proszę Państwa, stare trupy, że to naprawdę u tych Żydów oni powinni coś albo to zburzyć, albo to odnowić. No nie wiem, tam straszne smrody, no proszę Państwa. Proszę Państwa, ostatnia wieczerza. Oczywiście przejdziemy do tego tematu, że Jezus Chrystus już, proszę Państwa, już, no wiedział, proszę Państwa, może przypuszczał jakiś człowiek, żeby wiedział o swojej śmierci, to chyba by od śmierci uciekał, prawda? Natomiast, proszę Państwa, Jezus Chrystus nie uciekał od śmierci, no bo skoro to był Syn Boży, no to wiedział też, po co przyjdzie, prawda, Jezus Chrystus na ziemię. I jest około 312 proroctw. A to, że żadna kość nie będzie połamana, zniszczona. No i tych proroctw, tak jak mówię, 312 było i one się wszystkie sprawdziły, proszę Państwa, spełniły na Jezusie Chrystusie. No to czyli, że Jezus nie był przypadkową postacią. Tak jak tutaj, proszę Państwa, niektórzy ci badacze opowiadają, że Jezus był jakby przypadkową postacią. Nie był przypadkową postacią, proszę Państwa. Także zapraszamy tutaj do podziwiania, proszę Państwa, myśli też nowych z książki, proszę Państwa, świeckiej, która no dużo nowego nam wnosi, może nam przypomni pewne rzeczy, które my wiemy, które wiedziałyśmy dawno, dawno temu. Ostatnia wieczerza. Przez cały okres pobytu w Jerozolimie Jezus znajdował się w niebezpieczeństwie. No. Barzyszkowska, Sękowska, Boska miała wieczerzę, proszę Państwa, na ulicy Próżnej. I biedota żydowska też miała wieczerzę na ulicy Próżną. No dosyć, że to było w sensie takim artystycznym, to co na Próżnej było, prawda, podczas festiwalu żydowskiego. Według Ewangelii Łukasza, bo my tutaj musimy się podpierać wciąż autorytetem Słowa Bożego Biblii, proszę Państwa, do czego nie mogą nigdy doprowadzić i zrobić, no ci, którzy na te wernisaże przychodzą, żeby się najeść i napić, a na ściany się nie patrzą, albo patrzą się na człowieka, żeby kogoś się pozbyć, nie? No to jeden do drugiego mówi, drugi do trzeciego, trzeci do czwartego mówią, spadaj. Albo jak wino leje, to sobie leje, plecami te stoły poustawiają tymi duchami, proszę Państwa, i nie dopuszczą innych. Sami się nażrą, nachlają i tego, i się cieszą jeszcze,
jak się komuś krzywda dzieje, no tak typowo tu jest w Warszawie też, że się cieszy społeczeństwo, jak się komuś coś, no bo zawsze do, proszę Państwa, jednej lochy mniej, a nie więcej. No bo tutaj, proszę Państwa, wczorajsza wyborcza podała, proszę Państwa, że kobieta hoduje w domu lochę. Tak, ogromna locha i wychodzi, proszę Państwa, na podwórko i ona se śpi i uśmiecha się ta locha. Kupa śmiechu. No. Nakarmią ją, proszę Państwa. W Australii to kobieta chora na raka. To już prawie pół roku temu było, że ona po prostu ze świnią mieszka, nosi ją na ręku. I to nie jedną świnią, tam ma kilkanaście tych świn. I ona, ponieważ jest chora na raka, to wstaje o 5 rano. I żeby odwrócić uwagę, swoje myśli od tych rzeczy strasznych, od raka, od tej choroby, no to ona opiekuje się tymi świniami, bo musi przecież je karmić. Według Łukasza 22 rozdział, werset od 1 do 5, szczególnie zależało mu na podzieleniu się wieczerzą paschalną z uczniami. Poczynił też specjalne przygotowania miejsca do tej wieczerzy, jak sądził ostatni w jego życiu. Szczegółowa w tej części relacja Marka, 14 rozdział, wersety od 12 do 17 wskazuje, że Jezus wybrał bezpieczne miejsce. Uczniowie nie wiedzieli nic aż do dnia wieczerzy. Marka 14:12. Zamiast im wydać proste, bezpośrednie instrukcje, Jezus wybrał dwóch uczniów, wydając im okrężną drogą wskazówki, jak trafić do domu, w którym miała się odbyć wieczerza. Kazał im mianowicie pójść do miasta, gdzie zobaczą mężczyznę niosącego dzban wody. Mieli za nim pójść, a gdy wejdzie do domu, zapytać. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? Mężczyzna pokaże im wówczas dużą salę przygotowaną na górze. Nigdy nie dowiemy się, kim był mężczyzna z dzbanem. Musiał jednak rzucać się w oczy, skoro uczniowie mieli go znaleźć w wąskich, zatłoczonych uliczkach Jerozolimy. Z drugiej strony odróżniał się na pewno, ponieważ noszenie wody było zazwyczaj zajęciem kobiet. Nie wiemy też, kto zadbał o pieniądze na wynajęcie sali. W okresie Paschy biedacy spożywali na ogół wieczerze na dworze. Na zewnątrz. Opowiadanie Ewangelii Marka wskazuje, że Jezus przygotował wieczerzę tak, by mogła być spożywana w tajemnicy. Prawdopodobnie, aby uniknąć aresztowania, zanim doprowadzi do końca to, co zamierzył Jezus Chrystus. Sama wieczerza była niezwykła również pod innymi względami. Między innymi dlatego, że uczestniczyli w niej tylko mężczyźni. Jezus mógł się domyślać, że zakończenie wieczoru będzie gwałtowne, dlatego nie chciał obecności matki lub innych kobiet. Judasz wyszedł z wieczerzy, żeby zdradzić Jezusa. Przedstawiano najprzeróżniejsze wydarzenia. Dlaczego to zrobił? Od sentymentalnych po najbardziej wymyślne. Jedne mające źródła w Ewangelii mówią, że Judasz został przekupiony przez arcykapłana. Inne, że Judasz zdradził, bo rozczarowała go polityka Jezusa. Żadna z tych wersji nie jest przekonująca. Gdyby Judasz był wywrotowcem, oczekującym, że Jezus stanie na czele zbrojnej rebelii przeciw Rzymowi, to przekonawszy się, że nie ma takich jedynie, nie ma takich planów, nic nie zyskałby na wydaniu Jezusa władzą. Naraziłby się jedynie na niebezpieczeństwo, gdyby Jezus po wzięciu na męki wydał nazwiska spiskowców. Co innego, gdyby Judasz od początku był rzymskim agentem, wtyczką, zdaniem obserwowania Jezusa i na koniec ujawnienia miejsca jego pobytu aresztującym go władzą. Proszę Państwa, mamy tę książkę, nie zapomnijmy, proszę Państwa, tak? Dziwi jednak, że władze potrzebowały pomocy Judasza, aby zidentyfikować Jezusa, choć w chwili aresztowania był już w Jerozolimie postacią znaną dzięki swemu zachowaniu podczas całego poprzedniego tygodnia. Jedyna pomoc, jakiej Judasz mógł udzielić władzom, polegała na wskazaniu miejsca w zatłoczonym mieście, gdzie w tę ciemną noc, proszę Państwa, znajdował się Jezus Chrystus. Właśnie dlatego podjęto tyle środków ostrożności, proszę Państwa, w przygotowywaniu ostatniej wieczerzy. Byłoby to bowiem, proszę Państwa, idealne miejsce do cichego aresztowania, przy minimum publicznego zamieszania. Tymczasem Judasz ujawnił miejsce, będzie zobaczył, jaki to splot.
Judasz ujawnił miejsce spotkania Jezusa po wieczerzy. Całkiem możliwe, że stał się współpracownikiem wbrew własnej woli. Na przykład został aresztowany razem z Jezusem, podczas gdy inni przyjaciele czekali w ogrodzie Getsemani i został zmuszony do zidentyfikowania Jezusa. Mógł też oczywiście być płatnym agentem, jak to sugeruje Ewangelia. Nie można wszakże wykluczyć, że Judasz był agentem podwójnym, od początku pracującym dla Rzymian. Widzicie Państwo? No i to wszystko będzie właśnie prowadziło i prowadzi, proszę Państwa, do aresztowania Jezusa Chrystusa. No i musimy troszeczkę przy tej części trzeciej, proszę Państwa, no tak, no nie to, że tak specjalnie na czarno, że nam jakoś tak smutno, no bo to smutne są dzieje, proszę Państwa, ale Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby oddać życie, żebyśmy my mieli życie wieczne, żeby odkupić te grzechy Adama i Ewa. Adam i Ewa utracili prawo do życia w raju, do życia wiecznego tutaj na ziemi, a Jezus Chrystus przyszedł, proszę Państwa, po to, żeby to prawo odzyskać, żeby ten raj utracony Bóg przywróci przez tysiącletni syna rząd. I w tym tysiącletnim, proszę Państwa, okresie królestwa będzie mogła być nie tylko choinka Rysia Czubak, ale i sam papież, proszę Państwa, Jan Paweł II. Pozdrawiam. Józefina Kądziela.